My, radni Prawa i Sprawiedliwości, zaprotestowaliśmy przeciwko temu, aby bezcześcić symbole narodowe i religijne, nawet jeżeli ma to formę, nazwijmy to, stylizacji. Ponieważ pan prezydent Grzymowicz, który jest adresatem naszych apeli, jako że jest zwierzchnikiem dyrektora MOK-u, nie podjął żadnych działań w tej sprawie. W dniu wczorajszym został do niego skierowany list otwarty, który zapewne niektórzy z Państwa znacie, ale żeby było wszystko jasne, to ja postaram się go odczytać w kluczowych momentach. A więc my, radni Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość i kandydaci do Rady Miasta Olsztyna w zbliżających się wyborach samorządowych, stanowczo protestujemy przeciwko skandalicznym ekscesom pseudoartystycznym odbywającym się w jednej z placówek podległych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie, inicjowanym i promowanym przez dyrektora MOK, powołanego przez pana na to stanowisko w atmosferze licznych kontrowersji i oskarżeń związanych z odwołaniem poprzedniej kierowniczki tej instytucji. Szczególnie bulwersujące jest tolerowanie, a nawet chełpienie się przez wyżej wymienionego w środkach masowego przekazu happeningami znieważającymi wizerunki symboli narodowych i religijnych, choćby miało to formę stylizacji. I nie rozwiązuje to sprawy bezczelne, pełne hipokryzji, zakrywanie elementów obscenicznych i wulgarnych tabliczkami z napisami o naruszeniu jakichkolwiek kanonów artystycznych oraz deklaracje wzywające do dyskusji o granicach wolności i swobody przekazu. Jest to naszym zdaniem tylko próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od skrajnie nihilistycznych, społecznie antynarodowych i antyreligijnych zapatrywań prezentowanych przez obecnego dyrektora MOK w niektórych miejskich instytucjach, które powinny zajmować się krzewieniem kultury w Olsztynie. Formowanie poglądów, że każdy anonimowo może sobie namalować lub zamalować co chce, sprowadza te działania do poziomu artyzmu, w cudzysłowie, który funkcjonował na ścianach toalet dworcowych w PRL, nawet z zachowaniem głównych elementów stylistyki. Działania te prowadzą tylko do eskalowania konfliktów społecznych oraz szerzenia ideologii nienawiści i przemocy przez środowiska anarchistyczne wyrażające się w niszczeniu mienia i materiałów wyborczych politycznych oponentów. Żądamy zajęcia przez pana zdecydowanego stanowiska i usunięcia z przestrzeni publicznej Olsztyna skandalicznej ekspozycji. Umywanie rąk i próba oskarżania nas o działania polityczne będzie traktowana jako ucieczka od odpowiedzialności. To pan ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, kto pracuje i co propaguje w miejskich instytucjach i placówkach za pieniądze podatników. Proszę państwa, ponieważ nie uzyskaliśmy do tej pory od pana prezydenta żadnej odpowiedzi, ani też nie było żadnej reakcji na ten list otwarty i wcześniejsze apele, w dniu dzisiejszym zdecydowaliśmy się po konsultacji z prawnikami na złożenie doniesienia do prokuratury, a raczej zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mamy tutaj przygotowany ten wniosek podpisany przez Grupę Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Olsztyna i za chwilę ten wniosek zostanie złożony w prokuraturze. Jeżeli państwo będziecie się chcieli zapoznać z głównymi tezami tego zawiadomienia, oczywiście takie materiały państwu udostępnimy. Szanowni państwo, mamy pełną demokrację w naszym kraju i oczywiście każdy z naszych mieszkańców, również ugrupowania polityczne, mają prawo mieć swoje określone wnioski, jak i jednocześnie opinie.
I jestem przekonany, że na pewno prokuratura, skoro takie zawiadomienie zostało skierowane, zajmie stanowisko zgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem. I to będzie rozstrzygnięcie, do którego wszyscy będziemy na pewno musieli się zastosować. Pan dyrektor, który dzisiaj pełni tę funkcję, został wybrany w konkursie, ogólnopolskim konkursie. Po drugie, wybierały go osoby kompetentne, skierowane również od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bo takie dwie osoby zasiadały w komisji. Również przedstawiciele związków twórczych byli uczestnikami tej komisji. No i wszyscy, którzy mieli możliwość oceny programu, uznali jednogłośnie, praktycznie poza jedną osobą ze związków zawodowych, że przedstawiony program przez pana dyrektora był tym najlepszym. Oczywiście kultura jest, jakby to powiedzieć, no, naszą wielką wartością. W tej sprawie na pewno powinni wypowiedzieć się sami artyści, którzy no, mieli określone i mają określone wizje. I prezydent nie ma możliwości od tak sobie bez stosownych, właściwych powodów odwoływania. Ja jestem przekonany i bardzo dobrze, że skoro zostało skierowane ten wniosek do prokuratury, to w oparciu o demokratyczne procedury zostanie również podjęte rozstrzygnięcie.